nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, człowi dać konia chciej. Sypnij grosz szczęściarzą, a w niebo piece mniej. Dopóki nam ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak. Tych, którzy pragną władzy, i władza im pójdzie w smak. Oj, puść widzę, że braku, i się poczułem lżej. Daj Kainowi skruchę, a w niebo piece mniej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, ja wierzę w twą moc i gest. Niech wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Niech zmysł każdy chłonie, z wiarą twój letnie słyszalny głos. Wszyscy wierzą w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Nic się nie dzieje nagle. Tworzenie historii regionu to również trwająca latami przygoda, bardzo piękna, ale przygoda tylko dla wytrwałych. I tych najbardziej wytrwałych dzisiaj chcemy uhonorować, nagrodzić i Państwu przedstawić tutaj na scenie Cieszyńskiego Teatru. Ale zanim ta część oficjalna dzisiejszego wydarzenia, drodzy Państwo, to zapraszamy na część artystyczną, przygotowaną w całości w tym roku przez gminę Skoczów. Srebrnej Cieszynianki na rok 2011 otrzymuje mieszkanka Brennej, pani Anna Żlik. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Anna Żlik za krzewienie tradycji folkloru góralskiego oraz ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz zespołu regionalnego Brenna. Uchwałą władz samorządowych gminy Chybie laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2011 otrzymuje pan Władysław Kajstura, mieszkaniec Mnicha. Za zasługi dla społeczności gminy Chybie, za pracę na rzecz pożarnictwa, wykształcenie wielu członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i strażaków ochotników. Pan Władysław Kajstura, prawdziwy autorytet dla adeptów sztuki pożarniczej w regionie. Thank you.
uchwałą władz samorządowych gminy Cieszyn laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2011 otrzymuje pan Władysław Sosna, mieszkaniec Cieszyna. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Władysław Sosna za imponującą działalność w zakresie popularyzacji historii, kultury materialnej i duchowej Cieszyna oraz Śląska Cieszyńskiego poprzez liczne publikacje przewodnickie, historyczne i kartograficzne. Władysław jest autorem, chyba mogę powiedzieć, kultowego przewodnika po Cieszynie, książki, którą każdy z nas ma na swojej półce. Uchwałą władz samorządowych gminy Dębowiec laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2011 otrzymuje pan Józef Bronowski, mieszkaniec Simoradza. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Józef Bronowski za działalność społeczną na rzecz sołectwa Simoradz, za zaangażowanie w budowę boiska i pawilonu sportowego, pracę przy rozbudowie szkoły podstawowej w Simoradzu oraz wkład w rozwój ochotniczej straży pożarnej w Simoradzu. Na rzecz regionu. Nie mógł być dzisiaj z nami. W imieniu laureata wyróżnienia odbiera córka Krystyna Sikora. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Gustaw Pieszka za pełną poświęcenia i aktywną pracę na rzecz budowy siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach oraz za szereg prac społecznych przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców Kozakowic. Proszę przekazać oraz serdeczne gratulacje i pozdrowienia. Laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2011 otrzymuje pan Władysław Brachaczek, mieszkaniec Skalczyc Wielkich. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Władysław Brachaczek za wieloletnią aktywną pracę społeczną, także w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich. Pan Władysław jest bardzo zaangażowany także w pomoc młodzieży i dzieciom.
i rozwijanie ich aktywności. Dziękujemy i gratulujemy. Zostań, bo ta noc to woda płacze deszczem. Zostań, bo jak nikt przynosisz mi powietrze. Zostań, bo Thank you.